Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Kingdom Rush Frontiers. W trzecim już odcinku i dzisiaj zagramy sobie na takiej mapce. Widzę, że już powoli odchodzimy od takich mocno pustynnych klimatów, bo zagramy sobie na mapce, na której już są jakieś palemki, jest woda, taki troszeczkę morski klimat. No i skoro mamy, wiecie, jakieś statki, wodę, no to bohaterem, jakim zagramy, jest oczywiście kapitan, którego odblokowaliśmy w poprzednim odcinku. No i bez zbędnego przedłużania lecimy z odcinkiem. No i zobaczymy, co nas tutaj czeka. Na pewno jacyś nowi przeciwnicy. No i level 4 artylerii odblokowany. Okej, wychodzicie stąd i muszę bronić dwóch miejsc. Okej, nasz kapitan śmiesznie kuśtyka, pewnie ma, wiecie, drewnianą nogę. Okej, tutaj mamy masę przeciwników, a tutaj mamy gościa, który może strzelać. Okej, strzela trzema działami, zadając 60 do 120 damage'a. Każdy zadaje od 60 do 120 damage'a. No to oczywiście, że... Aha, to w taki sposób działa. I co, możemy... Okej, rozumiem, dobra, czekajcie, teraz to sobie, wiecie, zrestartujmy, bo wydaliśmy niepotrzebnie pieniążki. No dobrze, więc ja myślę, że zacznę może od arczerek. Tak, postawimy tu arczerki. Postawimy sobie tu arczerki, od arczerek zawsze spoko zacząć. No i może tu baraki, dzięki temu będę miał wybór... Nie, bez sensu, trochę nie pomyślałem. Tu postawimy arczerki, tu wtedy możemy postawić baraki. Super, pyk. Zapytacie, co to za różnica? No chodzi o to, żeby, wiecie, żeby te jednostki z baraków trzymały jednak przeciwników w zasięgu arczerek, tak? Gdybym to zrobił tak jak poprzednio, tu arczerki, tu powiedzmy baraki, no to by tak nie zadziałało niestety. Dobra, co jeszcze warto by tu było postawić? Myślę, że maga można by dostawić oraz może jakąś artylerię na samym początku. Może to nawet zadziała. Zobaczymy, na pewno leci masa przeciwników stąd i na pewno podejrzewam, że gra będzie nam sugerowała skorzystanie z tej opcji. W sensie z opcji tych strzałów, okej. Okay. Wow, statek jeszcze w nas strzela. No bardzo ciekawa sprawa. Ale dobrze, raczej wydaje mi się, że sobie poradzimy, chociaż już mi tam coś ucieka. A co tu mamy? Wow, możemy tutaj też sobie jakichś piratów zatrudniać, więc spoko. Dobra, no to w takim razie zróbmy tak może. Jestem bardzo ciekaw, jak te strzały działają. W sensie... Zaraz zobaczymy, jak mocno to atakuje. Sprawdza się świetnie, moim zdaniem. Moim zdaniem sprawdza się świetnie. Dobra, dam bohatera tutaj. Dam sobie tutaj bohatera. Trzeba uważać, bo z tego, co widzę... Oparcie, kliknąłem na syrenę i jakieś osiągnięcie jeszcze mi się odblokowało. Z tego, co widzę, tutaj jeszcze ten statek strzela. W ogóle... Bardzo mi się to podoba, tego w jedynce nie było, że wiecie, że w sensie, no była jakaś taka interakcja z otoczeniem, ale wydaje mi się, że była dużo, dużo mniejsza, nie? A tu już zobaczcie, gramy którą? Piątą mapkę, a już mamy, wiecie, tu możliwość jakiegoś rekrutowania jakichś dodatkowych jednostek, wiecie, wydaje mi się, one są pewnie naprawdę mocne, zaraz zobaczymy. 15 na 30 obrażeń, no to dla kontrastu mój bohater ma 19 na 28, więc prawie takie same obrażenia. Wydaje mi się, że naprawdę tutaj warto. Dobra, ulepszamy oczywiście na tych kuszników. Ulepszamy na kuszników. Wydaje mi się, że warto kupić też to, co zwiększa zasięg wszystkim tutaj pobliskim wieżyczkom. To może być naprawdę dobre ulepszenie. Odsuńmy naszego bohatera. Dobra. No i super, na razie bardzo stabilnie. Na razie bardzo stabilnie. Oczywiście muszę dalej gdzieś tam, wiecie, mieć z tyłu głowy, że... A, patrzcie, my teraz mamy przecież ten, mamy prawie już na maksa ulepszonych tych najemników, nie? Oni mają 6 na 10 obrażeń, nie najgorzej jak na jednostki, które możemy stawiać tak naprawdę co chwilę. Dobra, wygląda to na razie tak, że sobie radzimy chyba nie najgorzej. Chyba jakoś dobrze nam idzie, tak mi się wydaje, że na początku naprawdę dobrze nam idzie. Ten kapitan świetnie się sprawdza moim zdaniem. Dobrze, że mu, wiecie, to życie tutaj kupiłem. W sensie, że te jego, wiecie, punkty, nie wiem, zdolności, nie wiem, jak je nazwać. Zainwestowałem w życie, w HP. Dobra, bo tutaj będzie teraz mocno lipnie, mam takie wrażenie, więc polećmy w taki sposób. Super, ładnie trafione. No i od razu sytuacja się ustabilizowała.
Ulepszmy sobie maga i teraz pyk, ulepszmy i jak to zadziała, czy zadziała? Okej, zadziałało na maga idealnie, więc kurczę, troszeczkę głupio zrobiłem, wiecie dlaczego? Lepiej byłoby te kuszniczki, tych kuszników postawić tu, na środku i wtedy maga na dół, bo wtedy zwiększyłbym i artylerię i maga zasięg, tak? A tak to zwiększyłem tylko maga. No ale dobrze, już trudno. Myślę, że jako, że jest to jeden z pierwszych poziomów, to taki błąd zostanie nam wybaczony i wiecie, jakoś tutaj nie przeważy zbytnio na tym, że przegramy. Wow, widzę, że ten nasz kapitan jest w stanie strzelać i to z tego, co się orientuje, zadaje naprawdę fajny damage. Przynajmniej tak to wyglądało. Ja muszę mimo wszystko na niego uważać, bo on ma bardzo... On nie ma w ogóle pancerza. Chcę powiedzieć, że on ma bardzo ograniczony ten, a tu widzę, że w ogóle nie ma. Dobrze, zróbmy tak. W ogóle działa trochę jak Fireball'e tak swoją drogą, więc naprawdę spoko sprawa. Oczywiście zamierzam z tego korzystać, skoro to mam. A w ogóle to z tego statku strzela. A to jest ciekawe, ten... Wiecie, te wystrzały, które możemy kupić u tego pirata, to z tego statku. Z tego statku lecą. Dobrze, no to naprawdę jest spoko. Okej, kupimy sobie też to, bo to fajnie działało. New enemy. Zasięg z dystansu może... Can heal? Okej, może... leczyć? I spawnuje tych... Fallen... Nie wiem jak to przetłumaczyć, upadłych. Pewnie chodzi o mumię, na pewno chodzi o mumię. Czyli taki odpowiednik nekromanty z jedynki, no dobrze. Aha. Okej, no tylko on widzę jakoś tak w dość losowym miejscu może te trumienki stawiać. Dobrze, od razu mu zrobimy inwazję. O, on ma sporo życia. 80 życia i damage 30 na 60. Okej, no to jest bardzo mocny przeciwnik. Bardzo mocny przeciwnik, ale wydaje mi się, że sobie poradzimy. Dobra. Jeszcze chciałem zobaczyć, jak to konkretnie działa. Nie, bo nie jestem pewien jakby czy... Aha, moja bohaterka w tym czasie fiknęła. Znaczy mój bohater właściwie. Jak ja wiecie, jak ja ogarniałem, co się dzieje. No właśnie, czasem tak ten, między odcinkami najwyżej sobie poczytam i wam potem powiem. Ojejku, ale nie zdążyłem ich odsunąć, no nie szkodzi. Ulepszymy ich, zaraz wyjdą ulepszeni. Dobrze, ucieknę trochę bohaterem, zasięg może artylerii. Tutaj się dołem, raczej się nie muszę martwić, w sensie prawą stroną, bo tutaj mamy tych gości, którzy mają naprawdę solidny damage. Którzy mają naprawdę solidny damage. Okej, okay. Stawiamy jeszcze was tutaj. No i co, na razie dobrze nam idzie, chociaż wiecie, to jeszcze nie ma co mówić, że dobrze nam idzie, bo to na razie dopiero piąta runda. Jeszcze jest tutaj naprawdę masa fal nas czeka. Już sobie przeskoczę na kolejną. Będzie to na pewno wymagające. Odpalę fireballe. W tym momencie dokupię jeszcze tutaj koleżkę. No i super. No i super. Artylerię wydaje mi się, że wypadałoby ulepszyć. W ogóle zdobyliśmy do niej czwarty poziom, więc w ogóle myślę, że wypadałoby z tego korzystać, tak? Myślę, że wypadałoby z tego korzystać. Dobrze, widzę, że tutaj na razie będą te wilczki wybiegały. To raczej nic specjalnego. Myślę, że powinniśmy się bronić pod warunkiem, że nagle nie wybiegnie ich nie wiadomo ile. Tutaj mam trójkę. Zawsze mogę przerzucać... Zawsze mogę, wiecie, tych przerzucać prawo-lewo jeszcze, więc... Okej, wydaje mi się, że na razie bardzo stabilnie. Bo jestem ciekaw jakby, a propos tego ulepszenia, czy on też daje krytyczną szansę na atak krytyczny dla maga, nie? Czy on tylko zwiększa zasięg? Bo muszę to doczytać, jak to tutaj działa. More towers, improving... Okej, zwiększa do zasięgu, bonus do zasięgu, w sensie ataku i nie do końca wiem co... A nie mogę jakby, wiecie, muszę się bardzo skupić na grze, więc nie jestem w stanie tutaj też do końca doczytać. O co chodzi. Dobrze, myślę, że możemy skorzystać tutaj z naszych bardzo przyjemnych strzał. O, wow, to już aż tak dużo im nie zabrało. No, nie szkodzi. Nie szkodzi. Myślę, że zostaną tutaj bardzo szybko wyjaśnieni, chciałoby się rzec. Artylerią. Zatrzymamy ich oczywiście również tajemnikami, po to są. Po to są. Dobra. Kupmy może działka, ten atak z działek. Pyk. Aha. Chyba nie kupiłem, albo nie trafiłem, albo nie kupiłem. Lecimy sobie z kolejną falą. New enemy. Aha, on idzie tam. Slow speed, bardzo duży damage. Może... Czyli może jakby automatycznie zabijać żołnierzy. Bardzo niedobrze. Co to za jakiś drwal?
myślę, że warto by było na niego, to warto by było ten strzał ulepszyć, no i myślę, że walimy w niego tymi, nie? Okej, no coś tam, tylko pytanie, którędy on będzie szedł. Aha, on sobie idzie dołem. A nie, no to super zabawa. No i co ja mam na niego zrobić? Myśl, Filip, myśl. Szybko, szybko, szybko. Okej, no niedobrze, to bardzo niedobrze. Postawmy może coś. Uhuhu, mocny typek. Bardzo mocny. Mam nadzieję, że im bohatera nie uziemi. Dobrze, że sobie radzę w ogóle z górą. Góra i dół sobie tutaj, wiecie, że mogę się skupić typowo na nim, bo... Odsuń się lepiej. Aha, w ogóle tu kilku będzie takich szło. A, to świetnie. Myślałem, że to jeden taki, wiecie, coś jak boss. Tymczasem okazuje się, że chyba nie zupełnie. Dobra, trzeba korzystać na pewno z tych... Chociaż w sumie teraz... Ja muszę gdzieś z tych strzałów korzystać. Nie, nie muszę. Okej. No to dobra. No jest to jakiś problem dla nas. O, patrzcie, a teraz na artylerię też przeskoczył. Przeskoczyło to w momencie, w którym to ulepszyłem. Aha, okej, bo mamy narysowane, na jakich wieżyczkach to będzie działało. Dobrze, no to jestem ułomny, nie zauważyłem, wybaczcie. Okej, on chyba ma atak z dystansu, więc przydałby nam się na tych... Na tego z tym, na tego z kosą, ale w ogóle widzę, że on już tutaj w ogóle nie wychodzi. Myślałem, że znowu wyjdzie, wiecie, ten z siekierą, a tymczasem tutaj mamy jakby zwykłych tych... Zwykłe wilczki, myślałem, że znowu pójdzie ten z siekierą, więc spoko. Spoko, że tu mamy do czynienia ze zwykłymi wilczkami, wprawdzie w jakiejś mega hurtowej ilości, ale to myślę bez problemu. Puścimy tu fireballe. O nie, jeden, już myślałem, że jeden ucieknie, ale na szczęście udało się opanować sytuację. Bierzmy tych, co rzucają z dystansu. Nie wydają się być dość spoko. No i tutaj może warto byłoby tych asasynów kupić. No nie wiem, nie jestem pewien. Szczerze, czy warto by było tych asasynów kupić. Postawmy tu na razie bohatera. Maga już dalej ulepszyć nie możemy, natomiast możemy ulepszyć artylerię i to nam pewno nam by się przydało. Very slow, 25 na 45, a teraz mam 30 na 60. Jakieś dziwne. Zostaje tak naprawdę troszeczkę takiego nerfa do damage'a, nie? Troszeczkę... Dobra, przeskoczmy sobie rundę. Bardzo dużo przeciwników. Góra i dół, nie szkodzi. Okej, w ogóle ogarnęliśmy to, zanim ja zdążyłem ogarnąć, co się dzieje generalnie. Więc chyba dobrze. Dobra. Tak, tutaj szybko trzeba ogarniać. Dobra, muszę się zastanowić, wiecie, gdzie fireballi użyć, bo bardzo dużo się dzieje w tym momencie na ekranie. W ogóle mam mega dużo golda i nic z tym nie robię. Ulepszam od razu asasynów. Na większy damage i na zdolność unikania. Tutaj myślę, że mogę coś dokupić zaraz. Ale chociaż na razie sobie radzę. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Ty mi się możesz przydać. Aj, nie firebole, masakra, jeden przebieg. Mam nadzieję, że mimo wszystko za to i tak dostaniemy 3 gwiazdki. Ojejku, nie zauważyłem tego, no masakra, no moja wina, co wam zrobię? Co wam zrobię, moja wina, że się tam jeden przedostał. 10. fala, no już może ją sobie puśćmy. Już sobie może ją puśćmy. Muszę pamiętać, żeby korzystać, nie? Z tych tutaj, wiecie, możliwości. Te ataki są mocne, więc dlaczego miałbym z nich nie korzystać? Kosztują w sumie jakby na to nie patrzeć tylko 25, nie? Powinienem z nich dużo częściej, tak mi się wydaje, korzystać. Dobra, lećmy naszym bohaterem w takim razie teraz tutaj. Okej, tak się zastanawiam w ogóle, czy ta wieża też daje, wiecie, szansę na krytyka tym wieżom w zasięgu. Czy zwiększa i zasięg i daje szansę na krytyka, czy to jednak tak nie działa? To mnie jakby bardzo ciekawi. Dobrze. No myślę, że tutaj to nie muszę na pewno kupować asasynów, bo mamy tych, więc oni mi tu myślę wystarczą. Okej, w tym momencie przeciwnicy idą tylko na dół, więc przesunę może asasynów właśnie tutaj. Pyk, zróbmy tak. Użyjemy. Oto to mamy, tak? Muszę się uczyć tego używać, bo właśnie przez to przebiegła mi jedna jednostka. Okej. No ja wierzę, że to ma sens. Kupmy to, ja wierzę, że to ma sens. Burn. Aha, wow, a to zdaje takie naokoło. Okej, to mi się kojarzy. Są takie podobne w Wesołym Miasteczku, nie? Że się wjeżdża do góry
i się zjeżdża tak mega szybko. Tak podobnie to wygląda. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Ja osobiście tego nigdy na żywo nie widziałem, ale bo nie wiem, czy akurat w polskich wesołych miasteczkach są takie atrakcje. Na pewno w niektórych są, ale gdzieś tam, wiecie, ja sobie czasami lubię odpalić jakieś takie filmy, jak właśnie ludzie gdzieś za granicą są, czy coś, czy ogólnie w kreskówkach, z kreskówek to też kojarzę. Pali wszystkich przeciwników blisko ten, in close range. Okej. Okay. Spoko, to wydaje się być akurat mega dobre. No i tutaj idzie bardzo dużo przeciwników, więc rozumiem jakby skąd wynika to obniżenie damage'a. Po prostu mamy obniżony damage w zamian za naprawdę mocny atak obszarowy. To jest akurat spoko deal. Wow, patrzcie co to teraz robi. I to jest mocne. Żałuję tego jednego punktu HP, który straciliśmy. Trochę mi szkoda. Okej. No w tym momencie to akurat mógłbym tych asasynów spokojnie dać tutaj. Dobra. Tu myślę, że mógłbym coś, no... A może tak? Niech będzie. Postawimy sobie... Kto nam zabroni postawić tu artylerię? Dobra, możemy kupić zawsze w każdym momencie strzały. Świetnie, po to są, żeby ich używać. Okej, bo mój bohater zaraz tam fiknie. Co my tu mamy? Okej. Wow, bardzo dużo tych... Bardzo dużo wilków. No to będzie... To będzie dość upierdliwe. Ale spoko, poradzimy sobie. Aha, dobra, wait. No ja chcę puścić tutaj tę kolejną falę. No i dobra, lecimy w takim razie. Górę mamy raczej na luzie. Tutaj myślę, że warto jednak... Coś co jakiś czas wypalać, to może za 25. To akurat wydaje mi się, że to może mieć sporo sensu, a walnijmy potrójny strzał. Żeby wiecie, żeby mi się tu po prostu zbyt dużo przeciwników nie zbierało. Będzie bardzo, bardzo niebezpiecznie. Razy 25, tutaj dostawimy sobie jeszcze korsarzy, a nie mogę już kupić. Aha, jakiś limit osiągnąłem, musi być ich jakiś limit. Dobrze, nie szkodzi. Okej, tu dostawiam. Tu dostawiam teraz, używam tego działka, po to je mam, żeby z nich korzystać, wiecie, żeby tutaj głównie tymi, mam wrażenie, że wiecie, dużo tymi atakami można ugrać, super, mam tutaj też taką maszynę, super, bardzo fajnie, i lecimy, super sobie poradziliśmy, naprawdę, myślę, że warto to ulepszyć, chociaż jak na złość akurat to nic nie zyska, więc to w sumie teraz chwilowo nie ma sensu, bo tego maga też nie zboostuje, więc okej, jejku, jednostki, które mam full pancerza tutaj, na nas idą. No miejmy nadzieję, że nie wiem, te pociski sobie jakoś tam poradzą. No akurat mag myślę, że tutaj najlepiej by się sprawdził. W tej kwestii. Może jacyś maga to można postawić tutaj też również. Dobrze. Postawmy tutaj jeszcze tych. Te szybko potrójne strzałki gdzieś, nie wiem. Aha, mój bohater fiknął. Dobra, niestety. Moje niedopatrzenie, które może się bardzo źle skończyć, ale miejmy nadzieję, że jednak nie. No dobra, tu polećmy z tym potrójnym strzałem. On myślę, że może dużo tu zwojować. Was też. Ulepszamy maga. Mój bohater właśnie wstał. Super, tu już nie możemy bardziej ulepszyć. Co to robi? Wysyła... Automated. Winning drill... Nie wiem, to trzeba sprawdzić, jak to działa, szczerze, bo absolutnie nie jestem pewien. To jest w ogóle ostatnia runda, swoją drogą. Ojejku. Tego to w ogóle nie przewidziałem, nie? Jaka masakra. Przecież ja ich nie pokonam, bo ja ich nie zobaczę. Wiecie, o co chodzi. Okej, tu na górze idzie ten typek. Spoko, akurat to mnie zbytnio mnie nie przeraża, gościu. Zaraz cię ładnie wykończymy, tylko muszę... Bo mój bohater tam ciężko lata. Ciężko pracuje, dobra, polećmy fireballami może. Dobra, tam ci asasyni, ja bym chciał ich... Dobra, padł ten cały kat, czy kto to tam jest. Chciałbym ich możliwie jak najszybciej... Dobra, was... Super, bo idzie jeszcze jeden, taki typek. Dobra. Też może ich ulepszmy jeszcze trochę. Dobra, ulepszmy tych asasynów, bo mogą się przydać. Wiecie, no oni muszą dużo przeżyć teraz bardzo. Bardzo długo muszą przetrwać.
No dobrze, no, a zobaczmy, co to robi. Może to nie najlepszy moment na testowanie, ale w ogóle chyba nam się udało. Miejmy nadzieję, że 3 gwiazdki, nie? Bo głupio byłoby nie dostać 3 gwiazdek, bo jedno życie straciliśmy, nie? Ja bym sobie tego nie popuścił, nie podarował. Nie no, to ulepszenie jest świetne, nie? Szczególnie na tej mapie. 3, 3, 3. Jest, dobra, mamy trójeczkę. Udało się. Wprawdzie taka niepewna trójeczka, ale jednak trójeczka, jednak się udało. Dobrze, super. Kolejna mapka na 3 gwiazdki. Na razie naprawdę fajnie nam idzie, no ale tak już wspominałem. O, przepłynęliśmy sobie stateczkiem pirackim. Dokąd? Podejrzewam, że jeszcze gdzieś tu. A nie, już. Już na kolejny ląd. Patrzcie, pod jakąś bramę aż doszliśmy. Okej, fajnie, nie? Na tej mapce jest ta brama. Fajnie to wygląda. Tutaj jest taka brama i na tej mapce też. Niby taki banał, ale nie wiem, jakoś fajnie to wygląda. Wow, patrzcie, nasz kapitan aż zdobył poziom 4, więc jest to definitywnie chwilowo ma najwyższy poziom ze wszystkich moich tutaj bohaterów. Można by mu zwiększyć damage, można by spowodować, że on, nie wiem, jest w stanie coś tam kraść trochę golda, ale ja myślę, że poszedłbym w area damage, w damage obszarowy. Dzięki temu może być naprawdę mocny. A w upgrade, jeśli chodzi o upgrade, to czekamy. Czekam na jeszcze jedną gwiazdkę, tak żeby móc kupić to. Range weapon, okej. Żeby mogli jeszcze rzucać. Po prostu ci, wiecie, ci najemnicy. Ale to myślę, że w kolejnym odcinku już będziemy to mogli kupić, ponieważ ja sobie między odcinkami przejdę na przykład jeszcze to na poziomie heroicznym. Albo na poziomie iron. No i już będziemy sobie mogli, że tak to ujmę, kupić to ulepszonko. Także myślę, że będzie całkiem spoko. Chociaż przyznam się szczerze, że na poziomie heroicznym na przykład... Myślę, że łatwiej by mi to było przejść, no, na heroiku, gdybym ja pokupował, wiecie, tak w miarę równomiernie bym to wszystko kupował. Increases range, okej, okay, better armor. No nie, ja wolę na razie w to iść. A cóż, moi drodzy, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i do następnego. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć, teraz zminimalizowałem grę, więc wam się wszystko przestało ruszać. No, trzymajcie się. Miłego dnia wam życzę. Jeszcze raz, już chyba któryś raz z rzędu. Cześć.